Cztery drużyny męskie oraz jedna żeńska wystartowała w niedzielnych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanych w gminie Bolesławiec. Druhowie z ościennych jednostek rywalizowali w sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym. I choć raz po raz musieli zmagać się z deszczem i słońcem, to udało się przeprowadzić wszystkie etapy konkurencji. Najważniejsze, że bez kontuzji wszystko się skończyło, wszystkie konkurencje zostały ukończone przez wszystkie drużyny i to jest ważne. Uważam, że wszystkie drużyny zasłużyły na podium. Zawsze trzeba wybrać tych najlepszych, którzy uzyskali najlepszy czas. Pogoda nie zniechęciła też miejscowych do dopingu swoich drużyn. Na stadionie Baszty Bolesławiec pojawiło się wielu mieszkańców, którzy z zaciekawieniem przyglądali się wszystkim występom. Najlepszą drużyną męską okazała się reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Bolesławca. Drugie miejsce zajęli strażacy z Chruścina, trzecia lokata przypadła drużynie z Goli, a tuż za podium byli strażacy z Mieleszyna. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt zajęły reprezentantki Chruścina. Należy podkreślić, że ta drużyna w tej kategorii wystartowała sama. Dziękuję panu wójtowi za ufundowanie pucharów oraz konsumpcji dla zawodników. Dziękuję bardzo komisji sędziowskiej pod przewodnictwem młodszego brygadiera Macieja Dzieleckiego za obiektywne przeprowadzenie dzisiejszych zawodów. Mówiłem to już po cichu, punktacja i uzyskane czasy wskazują na to, że właściwie to wszyscy zajęliście pierwsze miejsca, bo te różnice były tak minimalne. No niestety taka jest reguła tych zawodów, że trzeba wybrać tych najlepszych, którzy uzyskują najlepsze czasy. Serdecznie gratuluję wszystkim drużynom. Dziękuję dziewczynom z Chruścina, które były w tym momencie bezkonkurencyjne, nie startowały poza konkurencją. Życzę powodzenia w zawodach powiatowych.